Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl. Jak może wiecie, a może nie wiecie, parę godzin temu wróciłem z Londynu z europejskiej premiery Honora 7X. No i chciałbym Was teraz zaprosić na krótki przegląd tego telefonu, takich kilka pierwszych słów na jego temat. Naturalnie pełna recenzja pojawi się za kilkanaście dni, a na razie, no cóż, po prostu zajrzyjmy do opakowania i rzućmy okiem, jak ten telefon w ogóle wygląda. Na temat zestawu, tym razem specjalnie rozwodzić się nie muszę, bo mamy tutaj tylko narzędzie do otwierania gniazda na karty, zwykły kabelek i zasilacz 2-amperowy. Nie ma w tym komplecie słuchawek, aczkolwiek tu jest taka przegródka i bardzo możliwe, że po prostu słuchawek nie było w naszych zestawach testowych, które otrzymaliśmy po premierze, a w tych, które będą w sklepach, zestawy się znajdą. Tego niestety jeszcze na razie nie ustaliłem. To jest sprawa po prostu do sprawdzenia. Gdybyście kupowali, no to nie zdziwcie się, że słuchawek nie będzie, widocznie tak ma być. A jeżeli tam się jakieś znajdą, to po prostu będziecie pozytywnie zaskoczeni. Dobra, to oglądamy telefon. Przypadł mi w udziale egzemplarz w kolorze czarnym i z tego, co się dowiedziałem, na naszym rynku w pierwszej fazie sprzedaży będą właśnie tylko takie. Później powinna dołączyć jeszcze wersja granatowa, która moim skromnym zdaniem prezentuje się znacznie bardziej atrakcyjnie. Telefon ma, tak jak już wiecie, zapewne wyświetlacz o modnych obecnie proporcjach 18:9 i przekątnej 5,93 cala. To jest matryca IPS o rozdzielczości Full HD. Nic wielkiego, ale też nic złego. Ramka w miarę wąska, tutaj na dole jak widzimy jest dość jeszcze spory margines. Na szczęście logo trochę tą przestrzeń rozmaica. Na górze pojedynczy aparat, no i oczywiście głośnik. Także skromnie, schludnie, prosto, ale całkiem ładnie. Zobaczmy teraz może, jak wygląda tył. Tył telefonu no jest raczej skromny. Jest, jak widzicie, z matowo-czarnego metalu, ale pomimo tego no, odciski palców na nim jednak jakieś tam pozostają. Więc trochę się jednak brudzi, chociaż to nie szkło. Z drugiej strony ta matowość sprawia, że telefon pewnie leży w dłoni, nie ma ochoty z niej uciec. Z tyłu pierwsze skrzypce, jak widzicie, gra okrągły skaner linii papilarnych. Jest nieduży, ale umieszczono go tak, że bez problemu trafiamy w niego palcem i jej korzystanie jest po prostu wygodne. Ja chociaż mam duże dłonie, nie będę narzekał ani na rozmiar tego skanera, ani na jego położenie, jest po prostu optymalnie. Skaner jest szybki i pewny w działaniu, no ale w końcu jest to skaner od Huawei'a, a firma ta po prostu w skanerach jest mocna i te czytniki są po prostu dobre. Jest też tutaj coś, co nie bardzo mi się podoba. Te dwa wystające działa podwójnego aparatu fotograficznego. Wystają, nie wygląda to moim zdaniem zbyt dobrze. W dodatku szkiełka będą narażone na zarysowania, no bo na nich telefon spoczywa, kiedy go odłożymy. Niestety. A skoro już o aparacie mowa, no to powiem Wam, że mamy tutaj matrycę Sony IMX-298 za obiektywem o świetle 2.0. Matryca ma 16 megapikseli. A ta druga matryca to jest taka pomocnicza matryca chociażby do uzyskiwania efektu rozmycia tła, 2-megapikselowa. Z przodu mamy aparat 8-megowy. Zerknijmy może jeszcze na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Na dolnej ściance mamy pojedynczy głośnik, ale całkiem przyzwoity. Port micro USB i mini jacka. Na prawym boku tradycyjnie klawisze głośności łącznika położone w bardzo dobrym miejscu, wygodne w użyciu. Takie tradycyjne rozwiązanie, ale sprawdzone i po prostu dobre. Góra jest gładka, tam mamy tylko mikrofon, a na lewym boku szufladka na karty, metalowa, przyzwoita, solidna. Jeszcze może dwa słowa na temat tego, co mamy we wnętrzu telefonu. A we wnętrzu mamy procesor Kirin 659 z 8 rdzeniami taktowanymi do 2,36 GHz. Procesor wspomaga grafika Mali T830 MP2 o taktowaniu 900 MHz i pamięć operacyjna 4 GB. Pamięć wewnętrzna, tu są trzy warianty do wyboru, 32, 64 albo 128. Telefon zasila akumulator o pojemności 3340 mAh.
No ale niestety bez szybkiego ładowania. Tak, jeszcze uzupełniająco dodam, że mamy tutaj Bluetooth 4.1 i Wi-Fi w paśmie 2.4. No, mogłoby być trochę lepiej i w jednym, i w drugim przypadku, ale to jeszcze pikuś w porównaniu z tym, co, no nie będę tutaj oryginalny, ale powiem, sporym minusem telefonu jest brak NFC. Przeszkodzi głównie tym, którzy przyzwyczaili się do płacenia telefonem, no bo szybkie parowanie z akcesoriami to nie jest tam żaden killer feature, na którego brak jakoś bym strasznie narzekał, ale to, że telefonem nie mogę zapłacić, kiedy zazwyczaj to robię, no to powiem szczerze, że już mnie trochę wkurza i no, tak jak powiedziałem, tutaj chyba wszyscy recenzenci będą zgodni, jest to jeden z największych braków w tym modelu. Zróbmy jeszcze małą wycieczkę po interfejsie. Zobaczmy, co tutaj na start dobrego mamy. Jest trochę nadprogramowy HP-ek, oczywiście jest pewien pakiet od Google, no i tutaj Honor daje nam od siebie. Menedżer telefonu, czyli aplikację do zarządzania, to rzeczywiście przydatna rzecz, także nie krytykuję jej obecności, wręcz przeciwnie, pochwalam. Motywy, muzyka, filmy, wiadomo, to są aplikacje, które są potrzebne. Jest dedykowana apka do wspomagania gier, jest aplikacja zdrowotna, mamy też zegar, kalendarz, osobną ikonę do ustawień, menedżer plików, notes, klienta e-mail, czyli to są takie rzeczy, które są rzeczywiście nam zdecydowanie potrzebne. Tutaj na razie niczego takiego totalnie zbędnego nie ma. Mamy tutaj też folder najlepsze aplikacje, no i tu już trochę gorzej, bo jest dołożony eBay, który u nas tak średnio, Booking też nie każdy korzysta, no ale jest też Facebook, który w zasadzie każdy z nas instaluje, podobnie jak Instagram, no więc też nie przesadzono z ilością nadprogramowych aplikacji, ale no też nie można powiedzieć, że niczego nie dodano. Są demówki gier, jak widzicie. No i tu jest jeszcze taki folder, który nazwano narzędzia. No i w nim kolejnych kilka aplikacji firmowych od Honora. Pogodynka, kalkulator, dyktafon, jest radio FM, to też ważne. Jest latarka, jest lusterko, czyli możemy się przejrzeć w przedniej kamerze. Jest zdalna obsługa, jest kompas, narzędzie do kopii zapasowej, no i narzędzia SIM. I tak między prawdą a fałszem muszę wam powiedzieć, że właściwie takiego totalnie czegoś zbędnego, co nazwałbym po prostu śmieciem, to tutaj nie ma. No wiadomo, nie wszystko każdemu się przyda, chociażby te demo gier. No ale dobra, można to odinstalować, więc nie dramatyzujmy. Jak widzicie, interfejs jest w tej chwili w formie płaskiej, ale w menu można go przełączyć na tradycyjny układ z zasobnikiem. Tak samo możemy sobie zmienić układ klawiszy systemowych, które tutaj mamy wyświetlane na ekranie. Oprócz tego mamy też na przykład m.in. filtr światła niebieskiego, czyli taki poprawiający komfort czytania w nocy. Możemy oczywiście regulować temperaturę barw. Sam wyświetlacz, muszę powiedzieć, że jest ok, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, nie mam mu niczego poważnego do zarzucenia. Wystarczająco jasny, czytelny, panel dotykowy działa perfekcyjnie. No na razie nie mam powodów do narzekania. Nie mam też powodu, by krytykować jakość montażu czy użytych materiałów. Stylizacja, no to cóż, każdy ocenia sam. Mnie, powiedzmy, że może się podobać, nic rewelacyjnego, ale nie można powiedzieć, żeby telefon nie był estetyczny. Czyli podsumujmy, tak na pierwszy rzut oka, co mnie drażni? Brak NFC i paskudnie wystający aparat fotograficzny. Co mi się podoba? Wyświetlacz niezły, na razie no ciężko powiedzieć cokolwiek o płynności działania. Póki co nie zauważyłem, żeby coś złego się działo, ale no zobaczymy. Jeżeli chodzi o sam interfejs, zastrzeżeń nie mam, trochę dodatkowych aplikacji owszem jest, ale nie w przesadnej ilości. Czytnik palca bardzo dobry, ergonomia w porządku, przyciski na swoim miejscu, jest mini jack, jest głośnik, który gra całkiem nieźle. Przez telefon jakość rozmów jest całkiem dobra. Póki co, no tak sumarycznie, od po prostu średniak, w sumie dość adekwatnie, według mnie, wyceniony, także nie powinno być tak źle. No ale właśnie, cena. Ile ona wynosi? Niecałe 1300 zł, 1299 dokładnie ujmując. No i pierwsi nabywcy jeszcze dostaną w gratisie selfie sticka. No kurczę, w zasadzie nie powinienem na nic narzekać, ale
No już teraz wiem, że ten smartfon łatwo na rynku nie będzie miał. W tym segmencie cenowym jest spora konkurencja. Honor 7X zapowiada się nieźle. Braki w zasadzie już chyba Wam wymieniłem, te takie przynajmniej, które zauważyłem na pierwszy rzut oka. Zalety również. No wszystko oczywiście pokaże trochę dłuższa eksploatacja, bo tak naprawdę co można powiedzieć o telefonie po paru godzinach? Niewiele. No i wybaczcie, ale ja Wam dzisiaj właśnie też niewiele na jego temat mogłem powiedzieć. To na razie tyle. Na pełny przegląd, tak jak powiedziałem, zapraszam za kilkanaście dni, a tymczasem zachęcam do oglądania innych naszych filmów i do pozostania z nami. Cześć!